Nazywam się Mirosław Guzia, jestem pedagogiem z wykształcenia i spróbuję Państwu przybliżyć stan faktyczny, jak on dzisiaj wygląda, w pryzmacie tego, co nastąpiło już przez 150 lat, bo on jest ściśle ze sobą powiązany. To nie jest tak, że to wyskoczyło, szydło z worka i ono jest dzisiaj czymś nowym, tak? Ta wojna, jaką Żydzi wytoczyli narodowi polskiemu, trwa przynajmniej od 150 lat, jak nie wcześniej. Ona ma swoje konkretne źródła, swoje konkretne dowody. Ja Państwu tylko przybliżę kilka takich rzeczy, które są w literaturze opisane, które są stanem faktycznym i które Państwo będziecie mogli dalej poszukiwać i jakby zgłębiać temat, tak? Może na wstępie chciałbym uprzedzić taką sytuację, że byli też oczywiście w narodzie żydowskim osoby, które były paropolskie, tak? Tylko to są kwestie incydentalne. A jak wiemy, jaskółka wiosny nie czyni, więc takie wszystkie tematy odnośnie tego, że gdzieś tam ktoś coś pomagał Polsce, owszem tak, no ale te osoby były znane z nazwiska, były znane z imienia, a tak podchodząc do rzeczy w prawie żydowskim, Żyda określa Talmud, proszę Państwa, nie religia mojżeszowa, tylko Talmud. I jest to ich sposób postępowania, religii i życia. Jeżeli ten człowiek, który się urodził w tej swojej kulturze, nie wyznaje tych ich zasad, no to tak naprawdę przestaje być Żydem. Więc jeżeli mówimy, że była jakaś osoba pochodzenia żydowskiego, która była propolska i tak na faktycznie, no to ona stała się po prostu Polakiem, bo zaraz Państwu tutaj udowodnię, że tysiące Niemców się spolonizowało, walczyli za Polskę, ale nigdy nie robili tego Żydzi. O czym powie także sam Żyd, tak? I na dzień dzisiejszy można powiedzieć, co to jest demokracja? To pewnie nikt tego dokładnie nie rozumie, bo my tylko znamy to, co nam powiedziano w ogólnym przekazie czy w encyklopedii. Ale jak już zaczynamy myśleć i zaczynamy się zastanawiać, to nam wyjdzie prosta linia, tak? Nieprawdopodobnego. I agenturę w kraju. Nie wiem, jak to nazwać agenturę. Ja nazwałam to, że mamy albo chyba niekoronowanego króla Polski. Nie wiemy o tym za bardzo, ale chyba tak jest. Taki pan Johnny Daniels, tak. Pan Johnny Daniels, który prowadzi jakąś fundację, która bywa na salonach u prezydenta, w salonach PiS-u, premiera. Kim jest ten człowiek, nie wiem. Ale on nam po prostu rzucił, proszę Państwa, rękawicę. Bo Johnny Daniels, na wieść o tym, że ja zbieram podpisy o tej informacji, oświadczył ni mniej, ni więcej, udzielając wywiadu w gazecie lubelskiej Dziennik Wschodni, powiedział, choćby 40 milionów podpisało się, Polaków podpisało się pod ekshumacją, to ekshumacji nie będzie. No więc albo wizjoner, albo mag, albo niekoronowany król polski, proszę Państwa. Musimy się zastanowić, kto nami rządzi. Może nie wiemy, a rządzi naszym krajem Johnny Daniels. No dobrze, ale pani jest jakby osobą z wielkim autorytetem, znanym bardzo historykiem. Też pani jest jakby znana w kręgach Prawa i Sprawiedliwości. Nie rozmawiała pani z politykami, o co tutaj do jasnej anielki chodzi? Ale ja zanim zaczęłam zbierać podpisy, to rozmawiałam z politykami, złożyłam w Ministerstwie Kultury ekspertyzę, moje stanowisko. Politykom, ja tak bardzo nie mam ambicji politycznych, ale w różnych sytuacjach spotykałam się z nimi, z historykami, z politykami, którzy są z wykształcenia historykami. Mówiłam, zróbcie coś, co wy robicie. Zero, po prostu jakiś strach, nie wiem, czy przed Johnem Danielsem. Może oni się bali Johna Danielsa. A ja nie wiedziałam, dopiero się niedawno dowiedziałam, że jak Johnny Daniels powiedział, że ekshumacji nie będzie, to nie będzie. To jeden z marszałków nawet przekazałam mu informację i powiedziałam, rób coś z tym. Drugi minister. Także to wysokiego szczebla ludzie. No najważniejsi w państwie, tak? No więc właśnie. I cisza. A minister sprawiedliwości traktuje nas po prostu per noga i głupoty wypisuje. No, ja polecam Państwu stronę. Cała korespondencja między komitetem a ministrem sprawiedliwości jest zamieszczona na stronie jedwabny-ekshumacja.org. No i to te ich pisma są sporadyczne i coraz głupsze.
I tyle. Dziękuję. I teraz, proszę Państwa, obejrzeliście taką krótką wizytówkę. Jeżeli nie znacie źródła ani podstaw, skąd to jest i co to jest, to myślicie, że to jest taki mały teatrzyk. Ale proszę Państwa, ten teatrzyk wygląda właśnie w ten sposób. To jest dyrektywa właśnie z tego przemówienia rabina, który ma dotyczyć objęcia nadzorem całego świata, tak? I kontrolą. I czytamy. Administracja na pokaz. Czyli obecnie rzekomo polskie władze, tak? I radcy tajni. I tutaj mieliście Państwo taki przykład takiego radcy tajnego. Mamy pana Danielsa, który, jak widzieliście, kontroluje, że tak powiem, wszystkie organy państwa, bo jest wszędzie, tak? Administratorzy wybierani przez nas. Proszę Państwa, 2 kwietnia 2015 roku w Instytucie Żydowskim w Warszawie podjęto następującą uchwałę numer 4, tak? Już nie wyczytając jej w całości, praktycznie delegowano tam pana Dudę na prezydenta Polski, oświadczając, że jest to najlepszy kandydat dla Żydów, oczywiście. Ciekawe było to, że ostatnim stwierdzeniem opisano, że podejmiemy wszelkie możliwe środki, które będą możliwe, żeby wynik wyboru był zgodny z naszymi oczekiwaniami. No tutaj można się zastanowić, jakie były oczekiwania tylko środowisk żydowskich. Teraz spośród tłumu, to jest dalsza część, spośród tłumu, tak? Czyli wybory ustawia się mediami, bo to media kreują daną osobę. My widzimy to, co oni chcą nam przedstawić. My nie znamy osoby, więc posługujemy się tylko tą wiedzą, którą nam w mediach wpajano, tak? Czyli goj widzi to, co Żyd chce. Warszawa jest objęta tym przywilejem po wsze czasy, proszę Państwa. Jeżeli Stefan Batory mówi, że ja mą osobą oraz memi następcami na wsze czasy i po wieki wieków przyrzekam, że Żydzi w miasto Warszawa jest wolne od Żydów, tak? Pod groźbą kary 2000 złotych czerwonych na ówczesne czasy oraz konfiskatą wszelkich majątków. To proszę mi powiedzieć, opierając się na prawie, tak? Jakie majątki mają dzisiaj Żydzi w Warszawie? Im nie było wolno niczego kupić i oni z tego są świadomi. To po pierwsze, już nie przechodzę do informacji tego rodzaju, w jaki sposób nabywali te majątki. Prawo jest prawem, tak? I to prawo, które nigdy nie zostało uchylone, one obowiązuje. Wiele takich jest praw, które ma nas chronić. I będziemy, proszę Państwa, walczyli o nasze prawa, bo Polska jest własnością narodu polskiego. A zaraz wam pokażę, że już inicjatywa żydowska poszła tak dalece, że oni twierdzą, że w Talmudzie wpisano, że Bóg dał im Polskę. To nie jest żart, bo za chwilę to puszczę wam tutaj na filmie. Także możecie wiedzieć, tak samo jak z tą Palestyną i tak samo postąpią z nami, jak z Palestyńczykami. I może już teraz przejdę do jakby czasów współczesnych. Jest rok 1981, czyli my jeszcze żyjemy w głębokim, w cudzysłowie, komunizmie. Nam się wydaje, że chwyciliśmy Pana Boga za nogi i wnet będziemy mieli demokrację. I może trochę zacytuję z takiego listu Izaka Moshe Goldberga, który wysłał do pana Urbana, przestrzegając go, żeby zbytnio się nie wychylali i nie odkrywali kart. Co też Żydzi mają w głowie, tak? No więc czytuję. Od czasu, gdy nasi ziomkowie, tacy jak Kuroń, Modzelewski, Mazowiecki i inni członkowie KOR-u, opanowali Solidarność, podporządkowując sobie jej główne działy w polityce, która od 20 lat przecież jest naszym organem. To jest 81 rok. Czyli jeżeli cofniemy się 20 lat do tyłu, to mamy... Czyli od 60 roku to jest organ już żydowski. To pisze sam Żyd, tak? Chociaż adresowanym do polskich gojów. Uważny czytelnik, czy to nasz, czy gojowski, wie, dlaczego tak jest. To droga, która prowadzi nas do objęcia władzy w Polsce. Dalej pan Goldberg pisze. Przecież my gojom wmawiamy, że nie jesteśmy Żydami, tylko Polakami pochodzenia żydowskiego.
Więc po co te bajki o dwóch narodach? Po co przypominać Gojom, że my Żydzi w Polsce od XIII wieku nie ulegliśmy asymilacji? Bo tu macie Państwo odpowiedź źródłową. Raz, że jest to osoba, która jest pochodzenia żydowskiego i o tym mówi, a dwa, nie da się obronić tezy, że Żydzi są... że Żydzi mogą się spolonizować, tak? Tutaj mam ci Państwo na podglądzie, więc na pewno troszeczkę przesuniemy to do przodu. A jak sobie poradzano z tą demokracją żydowską w Polsce? Proszę Państwa, no nic nowego. Zrobiono to samo, co w Rosji. Bolszewicy generalnie to właśnie są Żydzi. Długo o tym mówić. No, podam taki mały przykład. Na 540, jak podaje literatura, 545 bolszewików, bolszewickich komisarzy, z tego 490 kilku było Żydami, kilku tam innych nacji, szacują, że tylko 5% Rosjanami. Mieli przynieść im wolność, swobody i chleb, dokładnie zrobili coś innego. Metoda jest prosta. Należy wymordować arystokrację, a tłumem rządzi się za pomocą terroru i głodu. Bo wtedy, i to też Państwo sobie doszukacie w literaturze, to nie jest nic nowego, ale teraz jak to jest ćwiczone, jak to było przećwiczone w Polsce? Berman, to chyba Państwo macie jakiś taki, taką wiedzę, że taka osoba, główny zbrodniarz narodu polskiego, oczywiście Żyd, jest sławne jego wystąpienie z 1945 roku, właśnie w jaki sposób mają przejąć władzę w Polsce. Charakterystyczny jest też typ instrukcji wydany przez kata Polaków, Żydówkę Krwawą Lunę. Ona miała kilka nazwisk, zajmowała się między innymi indoktrynacją Kościoła i teraz dzisiaj należy sprawdzić faktyczny stan episkopatu pod względem narodowościowym, proszę Państwa, i wtedy będziecie mieli odpowiedź, dlaczego biskupi w taki, a nie inny sposób się zachowują. Nie wspomnę już o encyklice Piusa X, którego nakazem było, bo już to przećwiczono dużo wcześniej, że Żydzi nigdy się nie asymilują, a tym bardziej, jeżeli zostają nawet biskupami, tak? Bo zawsze będą duchem żydowskim i zawsze będą w ich interesie działać. I tutaj czytamy, w istocie cała polska inteligencja jest przeciwna systemowi komunistycznemu i właśnie nie ma szans na jej reedukację, pozostaje więc jej zlikwidowanie. I teraz się możemy zastanawiać, co się stało, tak? Bo ciągle słyszymy o czymś takim, że Polska ma ciało, a z głowę żydowską. No dlaczego ma tą żydowską głowę? Odpowiedź jest też tutaj bardzo prosta. Przecież pomiędzy rokiem 45 a 56, różne źródła różnie podają, od 600 tysięcy nawet do miliona, zostało Polaków wymordowanych, nie licząc już ponad miliona wywiezionych na Syberię. Straty polskie, proszę Państwa, są bardzo łatwe do policzenia, jak i każde inne na świecie. Wystarczy spojrzeć w statystyki, tak? Są robione spisy statystyczne. I taki jednym z ostatnich był 1938 roku i 1946. Brakuje ponad 8 milionów Polaków. Więc to, co żeśmy o 6 milionach ofiar polskich i to Holokaustu nie takiego jak żydowskiego, że oni sami siebie mordowali razem z Niemcami, tylko najokrutniejszego, jaki można sobie tylko było wyobrazić, bo nas po prostu szlachtowano, znęcano się, torturowano. To jest 6 milionów ofiar, tylko samych Polaków, nie licząc Żydów. O Żydach nie będę wypowiadał, ponieważ możecie Państwo to sprawdzić także w źródłach, które określają stan faktyczny, a nie tylko ich iluzje, tak? Czyli w spisach. W spisach ludności, tak? Są takie spisy i wystarczy do nich pozaglądać. A tym można sobie to łatwo obliczyć z innymi danymi, które są podawane. Liczba 6 milionów wzięła się u nich z prostego ich obrachunku, że jeżeli poświęcą 6 milionów ofiar, to otrzymają od Boga na powrót państwo Izrael. I ta liczba 6 milionów to się pojawia od początku i przełomu XIX wieku. Wystarczy chcieć. W prasie amerykańskiej co 3 lata 6 milionów Żydów ginęło. I dlatego ta liczba jest taką magiczną. Także wszystko u nich ma symbolikę. Na alejach jerozolimskich stoi palma. Myślicie Państwo, że ta palma to jest coś takiego po prostu postawionego? Ta palma ma swoją symbolikę. Odsyłam Państwa, że poszukajcie i sprawdźcie, co oznacza palma Judei.
I to powoli się będzie wszystko. I co robi Chanuka w polskim Sejmie? Co w ogóle oznacza to święto? Kiedy ono się je celebruje, tak? Jeżeli państwo zrozumiecie, kiedy się celebruje Chanukę, to stwierdzicie, że już nie żyjecie w Polsce. Chanukę się celebruje tam, gdzie doszło do wielkiego zwycięstwa. Więc pytam, nad kim zwyciężyli Żydzi, skoro celebrują ją w polskim Sejmie? I może teraz, żebyśmy przeszli do małej wizualizacji. To jest to, co Państwu tutaj wspominałem. Jak się buduje strategię podboju, tak? Proszę zwrócić na ten filmik uwagę. As an old Jewish legend has it, it was in the forest that the first Jewish travelers to Poland discovered their God-given home. According to the legend, entering the woods, they saw a passage from the Talmud engraved on every tree. And they knew they had come to the land where their ancestors dwelt. And they called the place Paulin, which in Hebrew means, here you shall find a haven. Jak sami Państwo zauważyliście, powołują się także na Talmud, tak? Że to nie jest tak, że oni są wyznania mojżeszowego. Oni cały czas używają tego Talmudu i to jest ich podstawa życiowa. Natomiast zgodnie z artykułem 13, proszę Państwa, naszej konstytucji, która jest niewiążąca, bo my idąc do wyborów nie zawiązaliśmy, nie daliśmy delegacji do jej wprowadzenia, nawet w tym artykule przeczytacie Państwo, co jest zabronione w Rzeczypospolitej Polskiej, tak? Talmud przedstawia jedną mowę nienawiści, rasizmu, ksenofobii. Porównując ją z innymi jakimiś źródłami rasistowskimi, to ona jest po prostu, przerasta wszystkiego i to kilkadziesiąt razy. I pytanie zasadnicze, czy w normalnym kraju propagowałoby się coś takiego? I teraz tak, jeżeli państwo ujawniacie pewne rzeczy, to państwo stajecie się od razu ofiarami ataku ze strony naszych władz. Pytanie, kto powinien się stać tym? Czy my jako ofiary tego rasistowskiego podejścia, czy na odwrót? Może jeszcze jedną rzecz, też może taki ciekawy filmik. Dla kogo walczy Wojsko Polskie, jak Państwo myślą? Dla Polski? No to przytoczymy Państwu taki mały filmik, bo to wszystko można sobie jakby poszukać, ale warto czasami posłuchać. Musimy dokonać tutaj pewnej demonstracji, niezależnie od tego, czy będzie panował pokój, czy będą leciały rakiety. My w Polsce na ogół szczególnie strachliwi nie jesteśmy. A więc dlatego, żeby pokazać, że nam na stosunkach z Izraelem, na sojuszu zależy w sposób szczególny. Armia Polska jest obecna w Iraku w dużym stopniu ze względu na nasze związki z waszym państwem. Nasza armia jest obecna, ale będzie w znacznie większej liczbie obecna w Libanie z tych samych względów. Nasza odpowiednie służby współpracują na licznych odcinkach z waszymi, też ze względu na to, o czym przed chwilą mówiłem. Tak jest i mogę Państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, a w każdym demokratycznym państwie raz jedni wygrywają, a raz drudzy. Ostatnio wygraliśmy my, ale nie jest wykluczone, że w przyszłości wygra ktoś inny. Nie chcielibyśmy tego oczywiście. Nie można tego wykluczyć. To polityka wobec Izraela się nie zmieni. Tutaj się Państwo dowiedzieliście, jaka będzie polityka wobec Izraela, nieważne jaki rząd wygra, tak? I to też widać na posiedzeniach Sejmu, kiedy dochodzi do głosowań, gdzie są interesy Polski i Izraela rozbieżne, tak? Czyli na przykład, jeżeli trzeba przelać jakieś pieniądze,
ku Izraelowi lub Żydom, wtedy cały Sejm głosuje za. Nikt się nie kłóci i PiS razem z PO tworzą jedną partię. Już tam nie mówię o tych mniejszych. Tak było. Wystarczy państwo, wejdźcie sobie i poszukajcie głosowań z tymi 100 milionami na cmentarze żydowskie. Pytanie, co Polaka obchodzą cmentarze żydowskie? Każdy z nas, jeżeli nie zapłaci za obsługę grobu, to po rodzicach zostanie on zaorany po prostu. Nie dość, że nasza dola jest taka, że nas już po prostu na nic praktycznie nie stać, to jeszcze musimy utrzymywać mniejszość narodową, która tak naprawdę jest wroga narodowi polskiemu. Podobnie było też z tak zwaną dopłatą 100 euro włożoną pod ustawę o kombatantach. I tam też, to było jeszcze za czasów PO, tak? I tam też razem PO z PiS-em głosowali rączka w rączkę odnośnie osób, które były poszkodowane w Holokauście, czy tam w tym czasie między rokiem 1939 a 1956. No proszę państwa, no każdy Żyd był według ich definicji poszkodowany, tak? I ich dzieci także. Czyli możecie sobie łatwo wyliczyć, jakie pieniądze przelewamy i na kogo płacimy. Tutaj słyszycie, że niedawno, że nie było dla dzieci, do dzieci wsparcia na niepełnosprawne, ale dla nich jest. I to będzie się toczyło cały czas do przodu. Jeżeli będziecie państwo chcieli, to możecie państwo do literatury tylko zajrzeć. I to nie jest nic nowego, to nie jest żadna nagonka. Po prostu pozbawiono nas wiedzy. My nie mamy w tej chwili żadnych mediów, które mogłyby nam przedstawić. W naszych szkołach nie uczy się dzieci stanu faktycznego, tego co było i co jest rzeczowe. No przecież tą propagandę, którą w tej chwili uprawiają Duda i jego inni koledzy po fachu, ona po prostu jest rażąco sprzeczna z interesem polskim. Już nie mówiąc o tym, że za takie podejście ten pan naprawdę powinien nie tylko pod Trybunał stanąć, bo to jest zdrada państwa, proszę państwa. Może ja przytoczę, po owocach ich poznacie, prawda? W XIX wieku Fichte pisze, we wszystkich krajach Europy z ukrycia rządzi potężne, wrogo usposobione państwo, które ze wszystkimi narodami toczy nieustanną wojnę i ciąży straszliwie na narodach. Jest to żydostwo. Zobaczyć, proszę zobaczyć, to jest XIX wiek. To nie jest wczoraj. Czyli ta nagonka, która stała się przeciwko Polsce, ona nie ma nic do rzeczy z tą jedną tam reprywatyzacją. Oni po prostu idą po całą Polskę. Tak? I dalej pisze Fichte. Państwo to zbudowane jest na nienawiści do całej ludzkości nieżydowskiej. I tak w istocie jest. Wystarczy tylko chcieć odsłuchać żydowskich mów i zajrzeć do ich wzorca, czyli Talmudu, tak? Normą podstawową Żydów niejako zwierciadłem ich duszy jest Talmud. Talmud tworzy istotę żydostwa, a żydostwo bez Talmudu jest niemożliwe. To za księdzem profesorem Stanisławem Trzeciakiem. I tak można by mówić, ale chciałbym jeszcze państwu pokazać, jak to jest w praktyce, tak? Mamy tutaj współczesne już czasy. Mamy pana rabina Oswalda Józefa, duchowny, przywódca partii Szach, czyli tego, co jest na dzień dzisiejszy. Czyli teraz wiążemy, czy ten Talmud to faktycznie ma coś wspólnego, tak? Czy to są same głupoty. No i co ten pan tutaj nam przedstawia, tak? Że po co się goje rodzą? No, a po to się właśnie rodzą, żeby służyć Żydom. Bo gdyby przecież się nie urodzili, żeby służyli Żydom, to nie mieliby po co żyć. Bardzo tutaj szanowany pan w Izraelu. I jakoś nie słyszałem. Słyszeliście jakieś międzynarodowe protesty w tym przedmiocie? Na pewno nie. I tutaj może na tym zakończę. Jedno musicie państwo wiedzieć, że to nie jest nic nowego, że jak tu Talmud nam podkreśla, że wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego. Naród żydowski jest uprawniony do zabierania dóm innym narodom bez skrupułów. Może postępować wbrew moralności, jeżeli jest to korzystne dla niego lub dla Żydów w ogóle. I to jest normą, tak? I nie jest to dzisiejszą normą. Na przykład taki Sambord.
to jest też już prawie 200 lat. Pogląd, że wolno nieżyda ze skóry obedrzeć, że wolno go oszukać i wyzyskać bez popełnienia grzechu, utwierdził się mianowicie wszędzie tam, gdzie krętactwo rozwinęło się przez studiowanie Talmudu, jak przede wszystkim w gminach żydowskich na wschodzie Europy. I te krętactwo to widzicie co dnia w Sejmie, jak słyszycie o jakichś zapowiedziach, a później jaki jest skutek, tak? Co innego się mówi, a co innego się dokładnie robi. A teraz zacytuję Państwu nie kogo innego, tylko po prostu Żyda, bo posługujemy się najlepiej cytatami z ich publikacji. Był taki pan Grec, który krętactwo i oszustwo stały się zasadniczym rysem charakteru Żydów Polski. Zasadniczy rys, tak? Czyli teraz, jeżeli Państwo sobie zobaczycie, że dana osoba ma nas jako poseł reprezentować, jest pochodzenia żydowskiego, to tutaj już znajdziecie odpowiedź, jak ona się zachowa i łatwo przewidzieć, co będzie dalej. I jeszcze bym Państwu coś takiego pokazał, co jest powszechne, dostępne i mało zauważalne. Znacie pewnie tą flagę, czy ten symbolika, prawda? A tą? A może tą? A proszę powiedzieć, czy godło polskie jest chronione prawnie, czy nie? No to co to jest? I tu nie ma związku? Czy to są bajki? Czy to są wymysły? Czy to jest ksenofobia? Czy to jest rasizm? Czy to jest wreszcie, jak oni mówią, to antysemityzm? I teraz należy zadać sobie pytanie, co to jest semityzm? Tak? Bo nikt o tym nie mówi. Jeżeli Żydzi określają się jako semici, a semici używają tylko i wyłącznie Talmudu, to macie Państwo odpowiedź. Jest to rasizm podniesiony do potęgi entej. Czyli jeżeli jestem antyfaszystą, jeżeli jestem antybolszewikiem, to jest okej, tak? A przepraszam bardzo, czy wszyscy wspieracie rasizm? Nie, prawda? A Żydzi go mają wypisane na sztandarach.